Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Torys152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, tak jak zapowiadałam w poprzednim materiale, myślę, że zajmiemy się dzisiaj odbijaniem Lago. Patrzcie, północny wiatr sprowadza nam wojownika. Jestem Shakior Lew. Chodź wypić ze mną łyk wody. Ojej, dziękuję. Co tu robisz? Napadliśmy Lago i uwolniliśmy wszystkich niewolników z tamtejszego tunelu. My? Znaczy ty i twoje lwy? Ja i moi bracia. Zaprowadzą uwolnionych niewolników głęboko na pustynię. Ja pozostałem z tyłu, gdyż moja walka nie dobiegła jeszcze końca. Kiedy to nastąpi? Kiedy cała kraina zostanie oswobodzona z więzów niewolnictwa. Czemu nazywają cię lwem? Gdyż władam jego mocą. Powierzono mi ją dawno temu. Moc lwa? Jego kamień. Władam kamieniem lwa. To jeden z prastarych kamieni druidów. Jesteś druidem? Opowiedz mi więcej. Druidem? Jestem myśliwym z pustyni. Niegdyś otrzymałem ten kamień od kogoś, kto był ode mnie mądrzejszy. Od kiedy noszę go ze sobą, towarzyszy mi moc lwa. Kamień mi jedynie wypożyczono. Przekażę go dalej, gdy nadejdzie właściwy czas. Rozumiem. W Lago wciąż jest więzień. Jeszcze jeden? Sądziłem, że wszystkich udało się już uwolnić. Więzień jest zamknięty w chacie. Wiesz, kto to? Więźniem jest Watras, jeden z magów wody. Watras jest mądrym mężem. Uwolnimy go! Masz coś choćby przypominającego plan? Będziemy podążać za zewem lwa. Co to dokładnie oznacza? Zejdziemy na dół i ich zaatakujemy. Taki mam plan. Wydaje się prosty. Tak, to jego zaleta. Jest prosty, więc zadziała. Dobra. No to chyba będziemy atakować. No nie wiem, czy jest sens czekać. Raczej nie. Jestem gotowy. Zaatakujmy Lago. Zaspokoimy swe pragnienie na naszych wrogach. Chodźmy. A przepraszam, twój lew za tobą nie idzie? Czy to jest jakiś baget game? Nie wiem, byłam pewna, że nam pomoże. No ale dobra, nie mnie to oceniać. Czy wy jesteście już źle nastawieni? Tak jest. Dobra to. Lecimy. Zrobiliśmy już tutaj wszystkie zadania. Już nie ma co tutaj robić. W sumie, gdyby nie to, że... Ja bym nawet Ben Rai odbiła, ale tam jeszcze dostaliśmy to zadanie z tym Sigmorem z Bakareszu. Potem fajnie by było je w sumie chyba oddać. Nie no, jak widzicie, Lago jest całkiem proste do odbijania. Tutaj jakiegoś kosmosu to nie ma, jeżeli o to chodzi. Za dużo strażników nie ma, za dużo w ogóle przeciwników. No dawaj. No i już. No i to wszystko. Lago jest wolne. Dobrze. Walczysz i jesteś odważny. Możesz być dumny ze swych czynów. Nie nadeszła już pora przekazania kamienia lwa? Pragniesz go? Musisz wpierw na niego zasłużyć. Czy już tego nie uczyniłem? Nie. Uwolnienie Lago było czynem odważnym. Ale nie oddam z jego powodu mego kamienia. Cóż mam więc zrobić, żeby dostać kamień lwa? Jestem koczownikiem. Walczę za swój lud. Walka jest ważna. Chcę, abyś to zrozumiał. Jasne, rozumiem. W takim razie pomów z mymi braćmi. Odszukaj plemiona walczące przeciwko niewolnictwu i pomów z ich przywódcami. Wtedy staniesz się godny posiadania kamienia. No dobrze. Jakie plemiona mam odszukać? Pomów z Azaru, który przewodzi plemieniu w pobliżu Bragi. Odszukaj Kajora. On walczy niedaleko Mora Sul. Wutrasa znajdziesz przy ruinach Al-Shedim. Hurit wraz ze swymi plemionami przebywa na południe stąd. Wypatruj oazy.
Sinikar natomiast przeniósł się na wschód. Poszukaj go w pobliżu świątynnego miasta Bakaresz. Jeśli porozmawiasz z tymi braćmi, przekażę ci kamień. No dobra. Niech i tak będzie. Zbierzmy więc rzeczy. Lekceważący strażnik, włócznia. Tam Fabio gdzieś leżał, tylko ja bym się chciała upewnić... Kogo mi tu zaznacza? Strażnika. Chciałabym się upewnić, czy tutaj nie ma gdzieś przypadkiem kluczyka na przykład. Chyba nie. Chyba Fabio miał go raczej w sobie. Okej, gruszki, wino. Może być. No dobra. Jest Fabio. Ma klucz. To jeszcze obgrabimy sobie to miejsce. Tu też nie ma dużo jakichś kufrów, bogactw, nie wiadomo czego. Ot, parę przedmiotów co najwyżej. O, odzyskałam, widzę moje rzeczy. W sumie może być. Tutaj też jakiś asasyn padł. Sibur Narad. No też widzę, że nie skorzystał sobie z tych skórek lodowych wilków. Ile tutaj rzeczy można zebrać? Oj, nie aż tak wcale dużo jak myślałam. Dobra. Czy coś tutaj jeszcze zostało? Jakaś chata do obgrabienia? Tu coś jeszcze jest. Metalowy kuferek. Dobra, niech będzie. Beczka z wodą. Tu był też kufer. Dobra, tu jest arena. Raul to chyba uciekł. Okej, myślałam, że tutaj zwłoki orka są, ale nie. Dobra, mamy klucz, tylko czy ja już zebrałam wszystko, co mogłam zebrać? Tu jest jeszcze jakaś włócznia. Chyba wszystko zebrane. Tutaj za dużo rzeczy nie ma. Naprawdę. Okej, moje świnki się tam znowu kłócą, więc nie zwracajcie po prostu na nie uwagi. Adanos nie zapomniał o swym słudze. Przysłał mi nieustraszonego wybawiciela. Daj spokój. Podjąłeś walkę z całą wioską, prawda? W takim razie możemy porozmawiać. Czemu cię zamknęli? Sądzili, że jako duchowy przywódca koczowników zdradzę ich tajemnice. Chcieli wiedzieć tak wiele o położeniu poszczególnych plemion, artefaktach, magii, głupcy. Ledwie zdążyłem postawić stopę na stałym lądzie, a już mnie pochwycili. Co wiesz o artefaktach? Nawet nie zaczynaj. Wiem tylko, że inni magowie wody ich szukali. O ile ich znam, to na pewno zaczną zaraz badać tajemnice pradawnych. Możesz mnie czegoś nauczyć? Szukasz prastarej magii? No dobrze. Nauczę cię tego, co sam wiem. Dobra, wiadomo. Wiesz, gdzie przebywają koczownicy? Wiem tylko, że plemiona zakończyły swe wędrówki. Zebrały się przy niewolniczej fortecy i walczą przeciwko okupantom. Dołącz do nich i uwolnij nasz lud. Co teraz zrobisz? Jestem już stary. Dawniej nikt by mnie nie uwięził. Jednak zanim umrę, chcę raz jeszcze powrócić do swego plemienia. Cóż to za plemię? Przewodzi mu Hurit. Zaprowadzić cię do niego? Tak. Jeśli wiesz, gdzie go znaleźć. A no wiem, więc możemy iść. Idźmy do Hurita. Moim starym kościom przyda się trochę ćwiczeń. Będę szedł za tobą. Zabiorę cię stąd.
Dobrze. Fajne zadanie. Odstaw Watrasa do Hurita. Mam go odstawić. Watras nawet nie zaczyna i robić takich dziwnych rzeczy. No dobrze. Dostaliśmy zadanie, żeby... Tylko czy to mi czegoś nie popsuje? Wiecie, bo to jest troszkę takie zadanie bardzo stronnicze, nie? Pytanie, czy teraz asasyni mnie nie będą bić? Co ty robisz? Chodź, nie marudź. Nie wiem, zobaczymy, jak to się potoczy. Mam nadzieję, że damy radę normalnie robić zadania u asasynów. Powinniśmy, bo to jest takie zadanie, bym powiedziała, trochę... No, nie wiem. Takie, które sobie po prostu jest. Idziesz, dobra. Tutaj widzę, że nowe szakale przyszły. Dużo was tu jest? Nie wiem. Nie, raczej nie. Nie, raptem 3. Dobrze, no to się przejdziemy. Znalezienie Hurita nie jest jakieś tam trudne. Przepraszam, Hurita, jak to Watras ujął. To jest Hurit, a nie Hurit po prostu. A wy dalej tu idziecie? Ajajajajaj, panowie, tam już nic nie ma w Lago. Będziecie robić na marne. No ale dobrze, nie mnie to oceniać. To co? Przejdziemy się może tędy. Powinno być chyba najbliżej. Tutaj jest też w ogóle parę miejsc do zwiedzenia, które fajnie by było zwiedzić, ale masło maślane powiedziałam teraz. No cóż. No tak, tutaj będą na pewno ogry mieszkały sobie. Myślę, że z Watrasem powinno nam pójść całkiem nieźle z nimi. Wiecie, żebyśmy tak też sobie to miejsce, że tak powiem, ogarnęli. Tam chyba nie ma jakichś wielkich skarbów, z tego co pamiętam, ale chyba warto. Jest ogr. To sobie w niego trochę postrzelamy. Nawet są 3. Dobra, tam Watras sobie jakoś radzi. Dobra, biją go. Okej, ty mnie bijesz. 2 mnie biją, to niedobrze. Ajajaj, dobra, to nie będzie proste. To nie będzie ani trochę proste. Jak ja mam 2 ogry zabić? One mi przez łeb trafią i będzie po mnie. Nie lubię się bardzo z ogrami bić. Watras, jak ty sobie radzisz? Dawaj, przyciśniemy tego jednego najpierw. F5. I teraz zajmiemy się 2 pozostałą. Okej, okay, fajnie sobie Watras poradził. Ty jesteś jednak chyba głupi trochę, Watras jesteś. No, chciałabym trafić. Dobra. Żadna strata. Spoko. Od razu poszło lepiej niż myślałam. Dobra, to lecimy. Ja sobie przejrzę tutaj rzeczy, co można tutaj znaleźć. A Watras, mam nadzieję, że na mnie poczeka. Wiesz co? Kliknę cię, żebyś przypadkiem nie robił jakichś dziwnych rzeczy. Na przykład nie wchodził tu ze mną. Bo tu może być jakiś kuferek na przykład. Ewentualnie nic tutaj nie ma i... No i nic tu nie ma.
To było słabe. Zabiorę cię stąd. Dobrze. Dobra, dawaj. Jesteśmy już praktycznie przy Hurricie. No i zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Okej, witam serdecznie. Ej, ty! Co się tak skradasz? Witaj, wędrowcze. Chodź, napij się z nami wody. Sprowadziłeś Watrasa. Całe plemię jest ci niezmiernie wdzięczne. Podzielimy się z tobą wszystkim, co mamy. Co tu robicie? Byliśmy na polowaniu, a teraz wracamy do oazy. Ale zadomowiło się tu kilku asasynów. Możesz mnie czegoś nauczyć? Chętnie dzielimy się naszą wodą i naszym doświadczeniem. No dobrze. Przeprowadziłeś mnie bezpiecznie. Dziękuję. To nic takiego. Jeśli chcesz, pobłogosławię cię. A możesz mnie uleczyć? Pobłogosław. Zawsze towarzyszył ci wiatr. A teraz i Adanos będzie kroczył wraz z tobą. Obyś znalazł siłę, by opierać się burzom twego żywota. Odejdź z błogosławieństwem Adanosa. No, 2500 expo za to dostałam. To fajnie. Niech będzie. A my w sumie możemy chyba też odbić tą oazę. Od razu. Zaatakujmy razem oazę. Dobrze. Zaatakujemy, kiedy będziesz gotowy. Zaatakujmy teraz. Ruszamy. No to idziemy. A Watras z nami idzie? Chyba nie. Watras się zajął tam tabliczkami. To znaczy, że on chyba już tutaj sobie zostanie. No niech będzie, no zobaczymy. Jak na razie całkiem nieźle nam idzie. Idź sobie. Excuse me? Hurit, ty masz chyba jakieś zaćmienie mózgu. Rozerwę cię na strzępy. Dobra, dobijemy jednego. Okej, nie musiałam nawet. Oni dobijają na luzie. Koczownika uderzyłam przez przypadek. Gin! Dobra. No właśnie, Sugut tutaj jest. Gin! Mamy do Bensali przy okazji. Pokazałeś mu. Okej. To twój koniec. I to tyle? Sugut, sztabki magicznej rudy. Trochę słabo, że z nimi się teraz nie da o tym wszystkim w ogóle pogadać. Bo to jest takie trochę sztuczne. Hej, ty! Co się tak skradasz? Drewno niesie na się na pewno tali. Masz coś lepszego do roboty. Czego chcesz? No nie, nie mogę. No to nie. Dobra, to teraz tak, zrobimy test. Wrócimy do Banaraj. Czy teraz mnie wszyscy asasyni biją? Albo są na pomarańczowo? Nie, wszystko gra. Dobra. Złe wieści. Ktoś atakuje nasze miasta! Jak znajdziemy winnego, to się z nim raz, dwa rozprawimy. Dobra, na pewno tu się nic nie dzieje. Sprawy, którymi musisz się zająć. Dobra, spoko. Mamy punkty nauki. Ja bym się chciała jeszcze wybrać z powrotem tam w te ruiny, gdzie byliśmy. Ja tylko tak chciałam sprawdzić po prostu, czy nas atakują, czy nie. A dlaczego chciałabym się udać w te ruiny, co byliśmy? Dlatego, że tam w okolicy jest stara skrzynia i można Dragrod znaleźć, więc moglibyśmy od razu
to załatwić w sumie. To nikomu nie przeszkadzałoby. Nawet byłoby fajnie. No i w sumie z czasem na odcinku też stoimy całkiem, muszę przyznać. Chociaż dzisiaj chyba planowałam zrobić troszeczkę krótszy film, żeby też tak nie przeginać za bardzo. No i tak, w Ben Erai jeszcze mamy parę questów do zrobienia, ale one się opierają na tym, żeby na przykład Hurita zabić, więc tutaj no to nie wchodzi raczej w grę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest zabicie Shakiora, ale to jest pod Lago, to też nie. Lago jest aktualnie teraz odbite, nie? Więc... jest reputacja 100 właśnie po odbiciu, tak jakby. Ben Erai można by było odbić, ale na razie tą nieoczekiwaną wiadomość by trzeba było dostarczyć, żebyśmy to mieli z głowy. Dobra, ty coś mi powiesz? Nic mi nie powiesz. Tutaj warto się przejść... Gdzie to było? Tutaj? Nie tutaj. Tutaj gdzieś to było. O, właśnie, mamy starą skrzynię. Pięknie. Żadnej mikstury stałej? Żadnej. No, teraz się tak będą w sumie chyba zaczynały. I tutaj możemy spotkać... potwora bodajże, tak jest. I tu jest Dragrod właśnie. Więc też po to przyszłam. Odsuniemy się trochę od tego potwora, żeby nie zapeszać. I pobijemy troszeczkę zębaczy. Dobra, kolejna grupa. W sumie Ben Erai też moglibyśmy odbić, bo nic nam się nie stanie, jeżeli byśmy to zrobili. Ale nie, no nie chcę tego robić, bo mamy tą wiadomość do Bakareszu. Dlatego na razie nie będziemy kombinować za bardzo. Będziemy szli po prostu do Bensali. Dobra, fajnie. Na tym mi akurat zależało, żebyście rzuciły się tylko razem. I Dinusiem się zajmiemy już za moment. Akurat się też robi wieczór. W sumie moglibyśmy do Kronosa iść, ale... Kronosem bym się zajęła chyba w innym odcinku jednak. Chociaż to jest kwestia w sumie odbycia dialogu. Ejdź, dobra. Ty masz te ruchy tą głową swoją takie, a nie inne. Ale na luzie. No dobra. To tak, jesteśmy na etapie skończenia w sumie Bragi, na tyle na ile się da. No Ben Erai więcej nie zrobimy. Możemy odebrać co najwyżej nagrodę za Espasa i zgarnąć polowanie na nagrody w innych miejscach, tylko że tego nie wykonam. Chociaż... no Shakiora myślę, że i tak później zabijemy. Czy na przykład właśnie Kronosa, żeby mieć te punkty dla asasynów, żeby się dostać do tego Isztar, bo to są tacy, takie postaci, które... no nie wiem, nie żal mi ich jakoś bardzo. Ale to chyba kwestia na w ogóle inną, w ogóle na inne myślenie, całkiem w ogóle później. Tepnijmy się do Lago i będziemy ruszać do Bensali. No Lago jest oczywiście puste, to nie ma ku temu żadnych wątpliwości. Jak my stoimy z czasem? Fajnie stoimy. Myślę, że do Bensali zdążymy dojść. Na luzie. Chociaż tutaj droga jest mało usłana różami. Idziemy w stronę świątyni. Jak się domyślacie, no nie będzie za dobrze. A idź, dobra. Mamy szakale pokonane.
Tutaj by się w sumie przydało pochodzić po tych polach. Tutaj w ogóle chyba też są ogry na tej ścieżce. Mi się kojarzy coś? Nie wiem, czy mi się dobrze kojarzy, czy źle. O, 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 właśnie są. Tak mi się wydawało. Także pokonamy go może z kuszy. Szczególnie, że są dwa. Fajnie się zbugowali. Nie wiem, on chyba nie ma zamiaru się ruszyć w moją stronę. Troszkę szkoda. To ja sobie go pokonam w taki troszeczkę sposób. Niekonwencjonalny. Mi się wydawało, że tutaj jest więcej niż jeden ogr, ale chyba nie. A może faktycznie tylko go minęłam? Nie no, był jeden. Tu mamy te wszystkie takie pustkowia. Okej, są pełzacze piaskowe, to też sobie postrzelamy. Nie trafiłam. Mam wrażenie, że w pełzacza jest czasami ciężko trafić. Tak jakby mu te bełty przelatywały przez ten łeb, nie? Dobra, schowajmy już kuszę. No niestety to jest głupie, że dopóki przeciwnika nie zaznaczę, to go nie uderzę. Okej, was jest tu więcej. To myślę, że nie pogardzę. Okej, jeszcze was jest więcej. Dobra, fajnie, że poczekałeś. Dobra, zrobimy na krótkie. A idź, dobra, nie udało się. To zrobimy na krótkie. No i pięknie. Jest beczka z wodą. Tam jest jaskinia. Ona się nam przyda, ale trochę później. Tu jest w ogóle taka aura. Właśnie, tu jest dużo tych ożywieńców w okolicy. Na szczęście to nie mumie. Tylko zombiaki. Na szczęście nieszczęście... Mówiłam coś, że nie ma mumii. Jest mumia. Musimy się jej pozbyć jak najszybciej. Dobra, trafiłam w głowę. Okej. Ta mumia to jest mój priorytet. A idź, nie trafiłam. Dobra, zrobimy F5, bo ona się do mnie zbliża bardzo nieładnie. No co jest? Nie, nie, nie. Tak nie rób... Nie robimy tak. Dobra, mumia zdjęta. I ten zombiak to też już będzie formalność. Dobra. Mamy sytuację chyba opanowaną. Przynajmniej delikatnie.
Okej. Dobra, fajnie. Jesteśmy w sumie... na miejscu. Jest kolejne zombie, praktycznie pod samym miastem. Miastem, osadą, bo to nie jest miasto za duże. Znowu was widać tu trochę. Przybliżymy się delikatnie. I postrzelamy. Super, dostał w głowę prosto. Pięknie, pięknie. Jeszcze jeden bełt i powinno być po sprawie. No prawie. No to jest głupie akurat bardzo. Dobra, fajnie. Jesteśmy. Żyjemy. Jesteśmy pod Bensalą. Na razie ożywieńców brak. To możemy, myślę, wejść do miasta. I teleporter był gdzieś tutaj. No gdzieś był, nie? Dobra, tutaj jest jakaś pierwsza osoba, z którą możemy pogadać, ale ja bym się na razie wstrzymała chyba. Tu jest teleporter. Pięknie. I może byśmy poszli od razu tutaj. Jest Daro. W chacie Dara jest ciężka skrzynia, więc to jest rzecz, która mnie interesuje od razu na wejściu. A w niej młot wojenny, duży oręż 2. Jestem ciekawa, jak ten młot działa. Tylko ja chyba nie mam na niego nawet siły. Młot wojenny. Gdzież ten młotek? Tu jest. 240 siły wymaga, plus 20 do siły życiowej. No i tak planowałam sobie dać dyszkę w siłę, więc w sumie... udara się możemy nauczyć siły, z tego co pamiętam. Czemu przybyłeś do tego przeklętego miejsca? Jakieś wieści? Większość wojowników broniących miasta poległa. Reszta uciekła. Tchórze. A ty? Ja pochodzę z Benerai. Kiedy usłyszeliśmy, co się tu dzieje, pośpieszyliśmy z pomocą. I co teraz zrobisz? Dość już ofiar. Nie zaryzykuję ataku. Nie chcę narażać moich ludzi. Będziemy bronić miasta tak długo, jak będziemy mogli. To jest nasze zadanie. Co mogę dla was zrobić? Posłałem kilku ludzi na tę górę. Nie wrócili. Idź i sprawdź, czy ktokolwiek z nich przeżył. Wróg napadł też na tunele. Niewolnicy nie mieli żadnych szans. Lepiej się przygotuj, żeby mieć właśnie choć czegoś cień takiego szansy. Było mi trzeba. Powiedz, jeśli mogę coś dla ciebie zrobić. Nauczysz mnie walki. Dobra, ja tak... Okej, dwie bronie. Dalej. Okej, ten punkcik sobie zostawimy. I może się zadeklarujmy. Rzucę okiem na tunele. Wewnątrz góry biegną dwa tunele. Jeden z nich znajduje się tuż za miastem. Drugi jest dalej na wschód. Uważaj na siebie. Zajmę się tą górą. Uważaj na siebie, synu odwagi. I znajdź moich zwiadowców. No i dobra, mamy dwa nowe zadania. Było mi trzeba. Tutaj oni się triggerują na ożywieńców tutaj. Którzy są gdzieś z boku, bo są tacy. Tu jest w ogóle na przykład jeden tunel i właśnie oni się teraz tu biją, z tego co widzę. Więc może im pomożemy. Właśnie do piachu. Dobra. Ale może mi się nie chciałabym się ślizgać. Okej. Widzę, że biegniecie gdzieś dalej. To chyba tam na górze mnie atakują, wiecie? Na razie to tam olewamy tą sprawę. A tu się jeszcze bijecie z czymś. Jeszcze jedna z tych wrednych bestii. Dobra, pomogę wam trochę. Przepraszam?
No tak, jasne. Tak myślałam. Łopanie. Dobra, musimy niestety zrobić tak. Mam nadzieję, że inni mnie bić nie będą za to, co zrobiłam. Excuse me, panowie, przepraszam. Aha, wy się tutaj bijecie dalej, dobra. Pokazałeś mu, kto tu rządzi. Jezu, co wy robicie? Aha, bo te zombiaki tu teraz przylazły wszystkie. No to myślę, że możemy pomóc. No i dobra, i tu jeszcze jest jeden. Niestety nie dosięgłam go. I jeszcze cios i po sprawie. Niegodna istoto! Okej, już się możecie wszyscy wrócić do miasta, możecie się przestać na mnie dziwnie patrzeć. A bo tutaj są zombiaki też poza miastem. To niedobrze. To niedobrze. Dobra, moi drodzy, jak my stoimy w ogóle z czasem na odcinek? No, miałam robić krótszy, więc może byśmy zakończyli. Ewentualnie moglibyśmy jeszcze z kimś pogadać, ale... Może z Dolokiem. Czego tu szukasz, Mora? Co ty tu robisz? Przynoszę dary dla asasynów. Bryłki surowej rudy. Rudy z ogni Nordmaru. W zamian miałem dostać artefakt ze świątyni, ale został skradziony. Skradziony przez głupie, chciwe mory. No wiemy coś na ten temat. Znaczy jeszcze w sumie nie wiemy, ale ja już wiem. Gdzie jest świątynia? Na południu. To stamtąd przychodzą martwe mory. Co zamierzacie? A jak myślisz, Mora? Będziemy strzec miasta. Pomóż mi pokonać ożywieńców. To wszystko przez takie mory jak ty. Nie ufam ci. Atakujecie co się da, a potem uciekacie z łupami. Nie macie żadnego honoru. Jak mogę sprawić, żebyś mi zaufał? Nie ufam nikomu poza Daro. To dobry wojownik. Ma honor. Jeśli ci zaufa, pójdę z tobą do świątyni. Dobra, no to musimy sobie zaskarbić szacunek. No my już wiemy jak, tylko tak jak już wspominałam, to będzie rzecz na kolejny odcinek. Myślę, moi drodzy, że możemy tutaj zakończyć. Wydaje mi się, że i tak sporo dzisiaj zrobiliśmy. Odbiliśmy Lago. To jest taka główna rzecz, bym powiedziała. I no jak widzicie, tutaj jest taka aura faktycznie bardzo dziwaczna, bym powiedziała. Tak na szybko, zerknijmy sobie na dziennik. W przypadku Bensali mamy ruiny i tunele i to będzie na pewno rzecz na kolejny odcinek. W Lago mamy kamień. Udało nam się w sumie już porozmawiać z Asaru, z Huritem i z Kajorem. Byliśmy też przy Kajorze. Czyli został nam Wutras i Sinikar. Braga zostaje tak jak jest. Ben Eray, no to w Bakareszu. Mora Sul, wszystko. Dostęp do Isztar, no to też w ogóle najpóźniejszy etap gry. U asasynów mamy 28, u koczowników 43. Dobrze, moi drodzy, zostawiamy to na razie tak jak jest. Dziękuję Wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się, ja lecę już montować dla Was ten film i słyszymy się w kolejnym. Trzymajcie się, cześć!